Dzięki! Cóż, jedna z przemiłych występujących wspomniała o ojcu, zabawnie było, podobało mi się, ja muszę wspomnieć o swoim, tak? Kiedyś wybierałem się do Paryża, doszłem do wniosku, c'est romantique, jeszcze mnie tam nie było, nie? Muzyka z akordeonu, wycieczkowe statki, zwłoki martwej dziwki w rzece, okej. Okay. I w tym momencie ojciec mi zaczął nabijać, że zdziwiłem się jego poczuciem humoru, że w sumie on rzadko go ma. Andrzej, gdzie ty pojedziesz? Tamte geje, lesbijki, oni tam stale demonstrują, protestują. Jeszcze cię złapią, jeszcze cię zgwałcą. Po czym się obróciłem do mojego ojca, ale tatuś, ja mam nadzieję. Tak. Po drugie, Sylwester. Był bardzo dawno temu, no już był. I teraz tak, no psy boją się szczelania petard, tak? Za wyjątkiem, kiedy psy same do siebie szczelają, w dodatku w swoim własnym schronisku, tak? Ale wyjaśniam, że na przykład mój pies nie dostaje do zabawy granatnika, prawda? Tak? A dwa, gdyby tu była jakaś policjantka, to też bym zadał jedno pytanie, bo o policjantach się mówi, że to są psy, prawda? Czasami się zastanawiam, czy którakolwiek policjantka w czasie służby słyszy, ale fajna sucz. No to taka analogia, tak? Komik, komiczka, chomik, komiczka, tak? Trudno wyczuć. Teraz tak, jest jeszcze na przykład przyjaciółka moja, która mieszka w Trzebini. Ostatnio ją zapytałem, czy macie sklep IKEA? To jej mówię, ale Andrzejku, o co ci kurwa chodzi, tak? Czy macie sklep IKEA? Bo jak macie, to doradzam, żeby go czym prędzej zamknąć. Ale Andrzejku, o co ci chodzi? No bo po jaką cholerę macie kupować nowe meble, skoro kupisz sobie nowe meble i może akurat się ziemia pod tobą zapadnie razem z tymi meblami, tak? A z psem na spacer też nie wychodzi, bo może wrócisz bez niego. No. Chyba, że jestem złośliwy, tak? Jeszcze wcześniej wspomniał o lingwistycznych doświadczeniach jeden z komików. Pamiętam, że pojechałem do Las Palmas, tak? I dopieprzał się do mnie Kolumbijczyk. Celowo wybrałem najgorszy hostel, jaki istniał. I Polak oczywiście stara się być lingwistą, a jakże? I on mi, prawda, od razu, chcesz kokainę, chcesz, prawda, gandzie, tego, mówię mu spierdalando, znaczy bez sprawdzenia, czy coś takiego jest w słowniku, ale chyba zadziałało. Potem się wysiłkował, że on, prawda, capoeira trenuje w swoim kraju, tak? I training capoeira, keep learning. To ja mu mówię, chłopak z Nowej Huty, no I train in my country, typical Polish wypierdol, you know. Jakoś nie zajadł w pierwszej chwili, ale w rezultacie zaproponowano mi zmianę pokoju, bo dostał reset, tak? Zwłaszcza, że na przykład jeszcze jest taka historia, że czytałem troszkę ostatnio o średniowieczu. Ten temat muszę wam przytoczyć. O ile się ktoś planuje żenić, a może się ożenił już, tak? Szykuje się, nie wiem, tak zwana noc poślubna, co jest anachronizmem w dzisiejszych czasach sporym, tak? Było coś takiego jak prima noctis. To by się przydało teraz wprowadzić. Czyli co? Rządził ktoś tam na dzielni, w okolicy danej, prawda? Ktoś się ochajtał, prawda? No, porucham sobie. I nagle wpadała cywilbanda z mieczami i krzyczała prima noctis, czyli prawo pierwszej nocy. No nie no, ty sobie już mężu nie poruchasz, bo prawda, jak jest 4-5, mają prawo do pierwszej nocy, tak? Pominąwszy, że była widownia, która siedziała na krzesłach obok, w zależności od tego, czy byłeś rodzony pod płotem, czy szlachetnie urodzony, tak? Swoją drogą, a tak jakby czytałem, oni mieli również NFZ. Tak. Z tym, że śmiertelność 100%, skoro większość schorzeń leczono za pomocą pręta rozgranego do czerwoności, tkanego w dupę, tak? No, swoją drogą. A co zaś tyczy się zjazdu na temat schorzeń, tak? Większość współczesnych schorzeń pochodzi od stresu. A jedynie schorzenia weneryczne pochodzą z powodu odrobiny przyjemności, tak?
jakby nie patrzeć. Po trzecie, nie wiem, czy to się aż tak sprawdza, bo nie wiem, co miała na myśli. Ostatnio się umówiłem na randkę, spóźniłem się. Wolno się spóźnić, to ona ma poczekać. Ale stwierdziła, że no, wiesz, Andrzejku, jesteś punktualny jak okres po tabletkach. Nie wiem, może kiedyś pojmę, co miała na myśli, tak? Dzięki, tyle ode mnie. Dajcie mi wielkie brawa, Andrzej! Andrzej, świetne żarty, bardzo mi się podobały. Dzięki, dzięki. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego to wydarzenie jest za darmo? To właśnie kurwa dlatego. No Andrzej ma dobre poczucie humoru. Natomiast koszyk jest dalej pusty. Ciekawe dlaczego. Tak, ale teraz wystąpi gigant komedii z Krakowa.